Oczywiście Piotr 061. No, to fajny, fajny dzień, dobra? Tak, tak, ja się słyszę, słuchaj. Słuchaj, jest tutaj breka, mamy tutaj Jarka, bo Jarek do nas tu dotarł. Ja chcę z Jarkiem porozmawiać, to proszę Sebastian. Z tej strony 26 Oskar Syra 286 i 2 Golf Whisky 519. Sebastian, proszę, ja oddaję mikrofon do Jarka. A. O, witaj, witaj Seba, ja nie wiem, czy tam mnie odbierasz, no pewnie dużo ciszej jak Jacka, ale no ja Cię słyszę, mówiłeś, że z Piotrem zagadałeś 061, no i nasze stacje, jestem ciekawy, czy jakieś polskie stacje Ci się udało z Polski, że tak powiem, złapać, a w ogóle powiedz mi, jak mnie odbierasz. Słuchaj, ja mam Cię w najlepszym momencie, to jesteś na piątkę trójkę, ale jest ogromne QSB, Seba, proszę. Także to chwilę mi tutaj, wiesz, to zasłania wszystko, on mi zatyka odbiornik, ale generalnie dobrze odbieram. Powiem Ci, stacji polskich jest dużo, był Karol oczywiście na 5-10-9, było także Karol szedł bardzo mocno. No nie wiem, jest stacji, to nie ma czasu bardzo rozmawiać, bo to dzisiaj nie działa z dzieciakami, to chwilę trzeba, ale ja słyszę, tu mam radio włączone, cały czas słyszę polskie stacje. No Piotrusz, w ogóle musiałem się, wiesz, to słyszałem go ledwo, odwróciłem się, bo to jest na 30 stopni, że jestem żyta, odwróciłem się na 70 stopni na Hiszpanię. A no to już na krokach mi się tych swoich 15 bar, także to fajne łączko, że też się taka z mobila. Dobra, Jarek, dla Ciebie. Roger, przy ostatnim wejściu to była radiowa czwórka Santiago do dwóch, także tak odebrałem, ale było QSB, gdzie Cię odbierałem na radiową dwójkę, tak z minusami powiem Ci. Słyszałem, jak tam mówiłeś chyba na 425, że Jarek na 400, a z tym konem z Kanady tam rozmawiałem. Nie wiem, dlaczego on tam siedzi na 425, Kanada zawsze była na 420. A on na 425 siedzi, ale to nic, no to fajnie, no cieszę się, powiem Ci, no tutaj czyhałem, ja już tutaj od godziny czasu wywołuję na 425, no ale nie było Cię słychać, a Stany to już tak lecą właśnie, od godziny to już słychać Stany na trzech piątkach, generalnie non stop, co prawda nie udało mi się żadnej łączności zrobić, no ale... Ale pierwsze koty za płoty, no jest Twoja stacja, także jestem zadowolony, Sebastian, proszę do Ciebie. No wiesz co, ja tutaj to tak, wiesz, to ja byłem ty prawie tydzień domu, trochę wołałem, ale słyszałem, tylko mówię, że to wszystko tak jakoś dziwnie, bo ostatnio mnie tam odbierały na piątkę, krzyczały do mnie, że na piątkę mnie odbierają, a ja nie wiem, że gdzieś to w jedną stronę tak się odbijało, to wiesz, to tak wyglądało, jak ja bym tu, nie wiem, jakimiś mocami operował i walił takie kilowaty na stratę, jak ja to zawsze mówię. Bo jaki to jest sens, żeby się wszyscy słyszeli, a to nie można go odebrać. Ale nie, no tak jakoś siłę się nie słyszałem. Ta propagacja później tak przychodziła, tak słychać o 9, o 10 jakoś w Polsce tak jest. Mam zresztą już parę stron zapisanych. No fajnie, no cieszy się, Jarek, idzie teraz lepiej, będzie pewnie lepiej i lepiej, miejmy nadzieję. Jarek, słyszałeś Sebastiana? Nie odebrałeś? Odebrałem, ale końcówka mi bardzo mocno przysiadła. Bardzo, bardzo mocno końcówka przysiadła, praktycznie zero odbioru. Także mówił, że tam w tygodniu były stacje nawet koło 10 rano, ale później gdzieś mi to już zanikło, wiesz, także ja nie wiem, czy Sebastian mnie odbiera. No takie warunki są generalnie. Dobra, Seba, ja Cię nie będę tutaj trzymał, trzeba robić łączności, także wal śmiało, może jeszcze kogoś Ci się uda spotkać na częstotliwości. No, także baw się dobrze dzisiaj wieczorem z dzieciakami, jak będziesz chodził po chałupach. Rozumiem, że Ty jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, z czego nadajesz. Czy tam ten zestaw domowy, czyli Dipol, to jest taki sam jak Jacek ma. Nadajecie z tej samej anteny, Sebastian, co Jacek. No i oczywiście ICOM 7300, tak samo jak Jacek. Masz identyczną stację, Sebastian. Proszę do Ciebie. No Jarek, ja to wszystko z Ciebie odbieram. To idzie w górę, jak to Karol mówi, to jest prawda. No Jacka to ja tu bardzo dobrze odbieram. To ja tak jak masz te TV od SD27, no to mamy taką samą antenę. Ja mam jakieś 11,5 metra, może właśnie coś tam teraz.
chyba tylko trochę, no nie wiem, bardzo miałem tylko przekręcić, ale nie ma potrzeby, bo jest bardzo fajnie idzie. Także Jarek, ja Cię odbieram cały czas, ja odbieram wszystko, co ty tam nadajesz, także jest fajnie. No dobra, będziemy kończyć, bo ja muszę jechać tak naprawdę. Ja się przerzucę zaraz na mobila, bo ja muszę jechać do sklepu, także wskoczę do mobilka, zobaczymy, czy tam to coś będzie szło. Do Ciebie proszę, Jarek. No dobra, bo ja tu jestem gościem, kurde, byłeś z Jackiem, ja tak weszłem z butami, słuchaj, piątka, dwójka, teraz pod trójkę, pod Santiago 3, tak było na ostatnim wejściu. Dobra, ja oddam jeszcze mikrofon do Jacka, ja się już nie będę odzywał, także trzymaj się Sebastian, dziękuję serdecznie za to miłe spotkanie. 2 Golf Whisky 519 i 2.6 Oscar Sierra 303 z tej strony, także miłej zabawy z dzieciakami, nie wiem, czy tam będziesz chodził za cukierkami z młodzieżą swoją, no pewnie będziesz chodził, także bawcie się dobrze, Sebastian. Dziękuję i oddaję do Jacka. Jacek, proszę. No dzięki Sebastian. Słuchaj, przekręciłem się anteną bardziej w twoim kierunku i z automatu 5-7. Normalnie rewelacja. Modulacja jest cisza, ale sygnałowo to idzie na 5-7 chwilami w piku. Sebastian, proszę do siebie na sam koniec. No fajnie, Jacek, u mnie jest to 55, teraz 55, tak jest dosyć fajne. 55 idzie łatwo, już wyraźnie. No to super, dobra panowie, ja jak mówię, ja kończę, jadę i muszę jechać do sklepu na razie, więc przerzucę się, będę na mobilu, zobaczymy czy z mobila, czy tam będzie jakieś coś, to ja to za chwilę będę jeszcze, muszę wypróbować na 400 z mobila, bo będę miał tu mam parę minut do sklepu. A dziękuję serdecznie, bardzo miło was spotkać, przyjemny niedzielny poranek, Oskar Sierra 303, Oskar Sierra 286, dzięki panowie serdeczne, no i do spotkania mam nadzieję, w przynajmniej takich warunkach jak dziś, oby nie w gorszych. No, dobra, dzięki panowie, Jacek do ciebie na... Dziękuję Sebastian, dziękuję. Słuchaj, pierwszy raz mieliśmy okazję porozmawiać tak na spokojnie, ale zaskoczyłeś mnie totalnie, nie? Także słuchaj, no dzięki Sebastian, że wracę tam do mobila, bo pewnie za chwilę będziesz w mobilu, spróbuj z mobila nas to złapać i być może się usłyszymy, no zobaczymy jak to wygląda. Dzięki serdecznie, słuchaj, za miłe spotkanie. Oskar Sierra 286 i oczywiście 303 też i do ciebie 519. Proszę, na sam koniec. Dziękuję, 73, pozdrawiam. Może się usłyszymy, bo jestem pewien, że jeżeli takie warunki jak teraz, to się na pewno usłyszymy, bo ja tam z mobila to idzie tak, no może nie idzie aż tak dobrze, no, ale zawsze coś tam idzie, tam jakieś te stare moje Alinko jest, a WA 27 ponad 2 metry antena, także to dosyć sprawnie pracuje, wszystko dobrze wystrojone, więc musi iść. Dobra, panowie, najlepszego, do usłyszenia, cześć.